dzisiejszym fascynującym odcinku z hakowania Five Nights at Freddy's Security Breach zrobimy to, na co wszyscy czekali od ponad pół roku. Czyli zamienimy wszystkie postacie z FNAF-a na wszystkie postacie z Poppy Playtime Chapter 2. Glamrock Freddy zostanie zamieniony w Huggiego Wuggiego. Rozwścieczony Monty zostanie zamieniony w Stokrotkę Daisy, która być może pojawi się w chapterze trzecim. Roxy zostanie zamieniona w Banzo Baniego i tak, rozjedziemy Banzo Baniego. Naszą ukochaną Chikę zamienię w naszą ukochaną Kissy Missy. Natomiast Sun i Moon zostaną zamienieni w Mami Long Legs i to ona po ciemku będzie próbowała nas dorwać w daycare, czyli w żłobku. To nie będzie łatwa rozgrywka, dlatego oglądajcie materiał bez przewijania do samego końca. Ale to nie wszystko, ponieważ przerażający William Afton, czyli Bernd Trapp, zostanie zamieniony w Daddy'ego Long Legs, który będzie chciał przejąć kontrolę nad naszym Freddym. Tak samo jak ja przejąłem nad wami kontrolę i dzięki temu poprzedni odcinek z hakowania FNAF-a Security Breach uzyskał aż 25 tysięcy łapek w górę. I jest to przeogromna liczba, dlatego dzisiaj po raz drugi przejmuję nad wami kontrolę, więc zostawcie pod tym odcinkiem 50 tysięcy łapek w górę. A jestem w 100% pewien, że ten film znajdzie się na karcie na czasie. Dlatego też sekcję komentarzy zaspamujcie hashtagiem hashtag na czasie. I mam nadzieję, że tych komentarzy pojawi się ponad 5 tysięcy. Wtedy na pewno będziemy na karcie na czasie, to chyba oczywiste, prawda? O, patrzcie na to, co jest grane. Mamy tutaj naszego przyjaznego Huggiego Wuggiego, który nie jest totalnie Freddym, w sensie totalnie my nie siedzimy w jego brzuchu, ale tak, tak to właśnie wygląda. Za chwilę wszystkie animatroniki zostaną zamienione w postacie z Poppy Playtime. I jestem aktualnie w brzuchu Huggiego Wuggiego, który będzie nam pomagał oczywiście pokonać tutaj Williama Aftona, czyli Bernd Trappa, który zostanie zamieniony oczywiście w Daddy'ego Long Legs. Tak więc wyjdźmy z naszego Huggiego Wuggiego i zobaczmy, jak to wszystko wygląda. Tak więc wychodzimy, proszę bardzo. I jest, będzie nas skanował, patrzcie na to. Wow, totalnie przeskanowany zostałem. Tak samo wy musicie przeskanować czerwony przycisk subskrybuj i nacisnąć go w tym momencie, aby zostać dłużej na naszym kanale. Tak więc ja się oddalam i patrzcie na to. Piękny Huggy Wuggy. Ej, jestem ciekaw, jak będzie wyglądało wyciągnięcie Fuzzwatcha z jego brzucha. Czy jego brzuch się otworzy? Czy my po prostu tam włożymy rękę? Ale zanim to nastąpi, patrzcie na to. Wyjrzyjmy za okno i... ktoś tu idzie. Ej, ktoś tu idzie, ktoś tu idzie. Vanessa! Vanessa, ratuj mnie! Poppy Playtime przeniosło się do FNAF-a. Szybko potrzebuję twojej pomocy. O nie, nawet mnie nie usłyszała. Nawet mnie nie usłyszała. O, Freddy Fuzzwatch. Dobra, uwaga, otwiera... aha, to jest jego brzuch. Jego brzuch po prostu się rozciągnął. Tak więc dobra, zbierzmy naszego kochanego Fuzzwatcha, który będzie też nam tutaj bardzo przydatny. I tak to wygląda. Brzuch Huggiego się po prostu nie otwiera. Idziemy właśnie przez wentylację. Nie wiem, czy pamiętacie to miejsce, ale tak, tutaj będziemy w stanie zobaczyć kolejne postacie. I uwaga, uwaga, kto tu jest? Banzo Bunny tutaj jest. Co jest grane? Zamiast Roxy, Banzo Bunny będzie przerażający. Nie mogę się doczekać, kiedy go po prostu rozjadę. Zobaczmy w ogóle, jak wygląda Chica, bo Chica została zamieniona w Kissy Missy, a nie, jeszcze będzie Monty na początku. To, co słyszycie, to nie jest Monty, to tak naprawdę Daisy z chapteru trzeciego. Oj, 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 będzie grubo, będzie grubo. Tak więc idziemy zobaczyć jeszcze, jak wygląda Chica i za chwilę uwolnimy naszego Huggiego Wuggiego i pójdziemy po prostu w dalszy etap gry. No i jest, uwaga, uwaga, podejrzyjmy tutaj przez kraty. Jest Kissy Missy. Widać ją nawet tutaj troszeczkę jak przez te kraty, jak gra na gitarze. Ale za chwilę podejdziemy za szyby i zobaczymy wszystko po prostu z lepszego widoku. Siemanko, patrzcie na to. Kissy Missy gra na gitarze. Jezu, jak to genialnie wygląda. Halo, Kissy Missy, czy możesz się odwrócić w moją stronę? Będę musiał wyjść z mojego ciała i po prostu polecieć do jej pokoju. Jak widzicie, jedyną postacią, która się nie zmieniła, to nasz kochany mały Gregory, który jest przerażony tym, co się tutaj wydarzyło. A to, co widzicie w tym miejscu, to dokładnie tak. Kissy Missy gra na gitarze. Wow, to wygląda po prostu genialnie. Patrzcie na to. Tutaj jakie playsy robi. Coś pięknego. No niestety Daisy nie zobaczymy, ponieważ no jest strasznie wkurzona, ale za to możemy zobaczyć oczywiście Roxy, a dokładniej mówiąc Banzo Bunny'ego. Tak więc ja wychodzę z mojego ciała i przyjrzyjmy mu się z bliska. Siema. On w ogóle się nie rusza, tylko przegląda się w lustrze. Tak więc Banzo Bunny zostanie rozjechany już niedługo. No a tutaj mamy oczywiście naszego Huggiego Wuggiego. Tak więc wypuśćmy go i wejdźmy do jego brzucha. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Siemanko, witamy cię Huggy Wuggy w tym jakże pięknym miejscu, którego prawdopodobnie nie znasz i nie masz pojęcia, co się wydarzyło. Witamy cię oczywiście w Mega Pizza Plexie. Lecimy. Czy mogę wejść już do twojego brzucha? Powiedz, że to już jest ten moment, proszę. Mamy teraz możliwość wejścia do Freddy'ego
Frediego, w sensie do Hagiego, tak więc uwaga, uwaga. Jego brzuch się niby otwiera i wchodzimy. Jestem w środku Hagiego Łagiego. Co tu się dzieje? Chwila, chwila, słyszeliście to? Dziwne. 3 days later. Dobra, dobra, nic złego się nie dzieje, a wręcz przeciwnie. W ramach współpracy z mBankiem mam dla was całkiem niezłe informacje. Właśnie ruszyło straszne wyzwanie, w którym są aż 3 nagrody główne po 1000 zł i 10 nagród po 300 zł dla każdego teamu. Pewnie teraz zapytacie, o jakie teamy chodzi. Otóż Team Zombie kontra Team Klauny, to wy decydujecie, co jest straszniejsze. Wybierzcie jeden z teamów, a najliczniejsza drużyna ma szansę zgarnąć dodatkowo pulę nagród 10 razy po 300 zł. W sumie zostanie nagrodzonych aż 36 uczestników. Pamiętajcie także, aby napisać coś serio strasznego, co przerazi jury. Ja wybieram team klauny, bo jak wiadomo, klauny są dziwne, straszne i przerażające i dosłownie nic nie zmieni mojego zdania. Proporcje oddanych głosów możecie sprawdzić oczywiście na stronie. Odwiedzajcie regularnie wyzwaniambanku.pl, ponieważ pojawiają się tam konkursy dla graczy, więc bądźcie czujni. Dodatkowo mBank stworzył specjalnie dla graczy konto, które pozwala na zgarnięcie zniżek i rabatów na sprzęt i gry. A w ramach promocji możecie dostać do 450 zł. Koniecznie sprawdźcie, link znajduje się w opisie. Siema, misja wykonana. Jestem teraz Hagim Łagim, po prostu. Teraz musimy oczywiście wydostać się z pizza Megaplexu. Właśnie schowałem się w First Aid Station i zobaczcie na to, Vanessa zobaczyła. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Mój ulubiony tekst. O, tak, nie masz pojęcia, co się dzieje. To raczej Vanessa nie ma pojęcia, co tu się dzieje, ponieważ właśnie Vanessa patrzy na Hagiego Łagiego. Za 15 minut zamykają, a ja jestem tu ukryty i Vanessa nie ma pojęcia, że tu jestem, więc będzie ciekawie. To miejsce na pewno doskonale znacie, to w tym miejscu będą goniły nas animatroniki, a tak naprawdę to nie animatroniki, tylko postacie z Poppy Playtime i Daisy, co? Co jest grane? A, dobra, uciekamy, uciekamy, szybko, szybko. Ojojoj, ojojoj, jest blisko, dobra, wiejemy, wiejemy. Co tu się dzieje? Jak to wygląda? Dobra, dobra, spadamy. Tutaj będzie chyba... Co tutaj będzie? Kissimissi wkurzona. Dobra, wiejemy stąd, wiejemy stąd. Oczywiście ja w tym momencie przytulę Kissimissi i uwaga, uwaga! Dostaję potężnego jumpscare'a. Prawie zapomniałem wykonać jeszcze jednej ważnej rzeczy, a mianowicie Daisy, chodź na przytulasa. Uwaga, uwaga! O! Nie ma jumpscare'a? What? Ja na chwilę wyleciałem z mojego ciała, ponieważ tutaj za kratami, co za chwilę zobaczymy, jest Banzobani, a tak naprawdę powinna być tutaj Roxy. Tak więc oczywiście wróćmy do naszego ciała, odpauzujmy grę, pobiegnijmy, ponieważ jak tutaj spojrzymy, jest oczywiście Roxy, siemanko. No i lecimy dalej. Jak najszybciej do security office, zamykamy się w biurze i nie wpuszczamy tutaj nikogo. Nikogo nie wpuszczamy. Uwaga, czy ktoś tu będzie się dobijał? Trzeba sprawdzić. O nie, patrzcie, Daisy dobija nam się do biura. Ojojoj, źle to wygląda. Daisy, uspokój się. Nie wejdziesz do mojego biura, nie ma takiej opcji. Sundrop i Moondrop, to są cukierki, to już wiemy. Oczywiście główne postacie nazywają się Sun i Moon, ale to co za chwilę zobaczycie, przejdzie wasze wszelkie oczekiwania, ponieważ nie będzie już Suna i nie będzie już Moona w Daycare, tylko będzie ktoś bardziej przerażający, więc czas tutaj zajrzeć i zobaczyć, kto tu się pojawi. Wy w tym czasie zostawcie łapę w górę, bo uwierzcie mi, to będzie bardzo, ale to bardzo przerażające. Uwaga, uwaga! Za chwilę w tym miejscu pojawi się ktoś dość nieoczekiwany. I uwaga, uwaga! Mami Longlegs! Co? Ale to genialnie wygląda, ona idealnie pasuje do tego miejsca. Dobra, podejdźmy tutaj bliżej, widzowie. W tym momencie łapa w górę, musicie zostawić. Obowiązkowo! Ojojoj, musimy włączyć światła w Daycare. To będzie ciężkie, to będzie ciężkie. Zostaliśmy tylko my i nasza latarka oraz 5 generatorów. Teraz chyba jest łatwiej po update'ach we FNAF-ie, ponieważ mamy to łatwiej zaznaczone i jest jakby lepiej jest trafić na te generatory, więc jestem ciekaw, czy po półrocznej przerwie od FNAF-a będę w stanie je wszystkie tutaj uruchomić. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Cezo... Mami Longlegs była pod sufitem. Spadam stąd, spadam, 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 spadam stąd. Patrzcie na to, Mami Longlegs lata nad sufitem. Ojojoj, ojojoj, zostaw mnie w spokoju. Nie chcę od ciebie jumpscare'a, nie chcę. Zostaw mnie, ale... Dobra, sprzątać będzie, okej, okay, to już trosze, to już jakby mi pomaga, dzięki temu ją troszeczkę odstraszyliśmy od nas, ale to i tak nie zmienia faktu, że jest ciężko. No dobra, widzowie, musimy zobaczyć ten jumpscare. Hi, Mami Longlegs, witam cię, czas na mały... Oh!
Jaki jumpscare! No i mamy pierwszy generator, został odpalony. Jeszcze tylko 4. Drugi generator ukrył się w tym miejscu, odpalamy jeszcze tylko 3. O tak, ten jest bardzo trudny, ukryty tutaj na dole, trzeba było zeskoczyć, ale mamy 3 z 5, więc jeszcze tylko zostały 2. A ostatnie 2 chyba są dokładnie w tym miejscu, o ile się nie mylę. Jeżeli się mylę, no to mamy przekichane. Po różowej nitce prosto do kłębka, 4 na 5, odpalone. Teraz pytanie, gdzie jest ostatni? Mamy to, udało się. Odpaliliśmy światła. Co to była za misja? W końcu Daker wróciło do normalności. No to czas na ucieczkę, przyciskamy tutaj i uciekamy. Mami Longlegs zbanowała nas właśnie w tym momencie z żłobka i już nie będziemy mogli tutaj wrócić. Ojojoj. Dobra, ale tu się kręci kissy-missy. Szybko, już. Chowam się. Ojojoj, wow, co się z tobą dzieje? Kissy-missy, Daisy, Banzobani, wszyscy patrolują to miejsce. Dobra, czas na taktyczną ucieczkę. O, Mami Longlegs wydostała się z Daker, bo jest za 5 minut. Ojojoj, ona gdzieś tu jest. Siemka, co tam, tańczysz sobie? Pozwól, że ja sobie stąd po prostu pójdę. I tyle. O! Wyszedłem z Frediego, najgorzej. Niestety widzowie, mam dla was przykre wieści. To miejsce doskonale pewnie znacie. To tutaj znajdziemy naszego Frediego, a w zasadzie Hagiego Łagiego, któremu coś się stało. O nie, to pewnie Daddy Longlegs go tak urządził, albo próbuje go zhakować. Hagi Łagi, czy wszystko z tobą w porządku? O nie. Hagi Łagi, jak to smutno wygląda. Hagi, będę musiał cię uratować. Na pewno cię zupgrade'ujemy, nie musisz się o to martwić. Nie martw się, zaniesiemy cię do Parts and Service i tam cię po prostu naprawimy. Hagi Łagi, nie martw się, już cię ratujemy. Schodzimy oczywiście na dół, ja tutaj przyciskam. I za chwilę będziesz uratowany, zaniesiemy cię do Parts and Service. No i oczywiście ulepszymy i naprawimy, tak więc nie przejmuj. Mami Longlegs przyszła. O! Jak najszybciej do Richard Station. Mami Longlegs zaraz nas tutaj zaatakuje, tak więc szybciutko. Oczywiście showtime, spadamy stąd szybko, zanim nas dorwie. Where is Richard Station? Tu jest, tu będzie, na pewno w tym miejscu, pamiętam, tak. Tutaj i wchodzimy szybko, chowamy się przed Mami Longlegs. I tak, to jest ten moment, ej, to jest ten moment, w którym to Mami Longlegs zabiera Hagiego Łagiego. Zostaw Hagiego Łagiego. My musimy go ulepszyć, a ty go po prostu sobie zabierasz. Hagi Łagi został zabrany, a my aktualnie znajdujemy się w Daisy Golf. Tak jest. I za chwilę tutaj ujrzymy naszą Daisy. Tylko musimy najpierw to odpalić i to. I oczywiście zeskoczyć tutaj na dół, ponieważ Daisy już jest. Ojojoj. Musimy zdobyć pazury, a w zasadzie to w tym przypadku listki Daisy. I powiem wam szczerze, wygląda ona dość przerażająco. Coś tutaj ewidentnie poszło nie tak, ale spokojnie. Daisy, jaka jest w ogóle, jaka ona jest rozwścieczona, co tu się dzieje? Rock and roll! Ej, chwila, Daisy, gdzieś zgubiłaś swoje okularki, że tak powiem. Ale jak już widziałem już twojego jumpscare'a, to nie mam zamiaru go widzieć po raz drugi. I wolę po prostu tutaj sobie uciec. I musimy teraz tak, musimy zrzucić wielki kubeł na Daisy. Oj, to będzie widowisko, tak więc widzowie, oglądajcie uważnie. Ponieważ już tutaj, oczywiście sobie podejdziemy i tak. Oj, dobra, szybko, pyk. Trafiony, słyszę ją, gdzie ona jest? Dobra, nie ma jej w pobliżu, wykorzystajmy tą chwilę. 4, 3, 2, 1, z... Ojojoj, to nie wpadło, dobra. Uciekajmy stąd. Swoją drogą na te wszystkie modyfikacje do FNAF'a Security Bridge wydałem 800 zł, więc fajnie by było, jakbyście tego suba i lajka zostawili, bo jednak mnie to dużo kosztowało. A tymczasem strzelamy tutaj, pyk. Trafiam? Czy ja w ogóle to trafiam? Nie trafiałem, najgorzej. Ona gdzieś tu jest w pobliżu, dobra, spokojnie. Gdzie jest? Wszystko w ogóle... Ojej, ona się zlewa z tymi liściami. Ja w ogóle jej nie jestem w stanie tutaj zobaczyć. Oj, ślepy zaułek. Dobra, uciekamy tędy. Nie mam pojęcia, czy to wystarczy, ale trafiamy. Trochę trafiliśmy, więc jeszcze trochę i zaraz ją pokonamy. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 i... brakło. A! O ja, to ona tu była. No i ostatnie piłeczki, uwaga. Mamy to, w końcu się udało. Dobra, szybko, gdzie jest guzik? Musimy nacisnąć guzik i to jak najszybciej, bo Daisy jest wkurzona. Daisy jest tuż za nami, tak więc uwaga. Szybko, naciskamy.
Siema Daisy, żegnaj, mam nadzieję, że już cię nigdy nie zobaczę, chyba że będziesz w chapterze trzecim, bo teraz naprawdę skończysz źle i to bardzo źle. Tak więc widzowie, zostawcie łapkę w górę dla tej pięknej cutscenki, w której to oj, Daisy spada i po prostu zostają z niej dwie połowy. Ej, to naprawdę zadziałało, co jest grane, biedna Daisy. No i oczywiście Gregory, który stoi tutaj zadowolony. Oj, chyba nie wszystko poszło tak jak chciałem, ponieważ mamy tutaj dolną część Montiego zamiast Daisy. Udało nam się odzyskać Hagiego Wagiego i teraz czas ulepszyć oczywiście nam tutaj pazury, no bo co innego, w końcu zdobyliśmy te listki. Okej. Siema Hagi, czemu ty pauzujesz w tym miejscu? Chciałbym ci zamontować listki od naszej kochanej Daisy i... Okej, dobrze, użyjmy tej maszyny i... Jego tutaj nawet nie ma, wszystko się po prostu zepsuło. Chcę zamontować Hagiemu listki od Daisy, ale jest mały problem, ponieważ nie mam pojęcia, gdzie kliknąć, ponieważ jego ręki po prostu tutaj nie ma, jest jumpscare. Co prawda Hagi Wagi nie dostał pazurów, ale za to możemy oczywiście zdobyć dla niego kochane oczy od Roxy, a tak naprawdę oczy od Banzo Baniego, tak jest. Wchodzimy do naszego autka i to jest jedna z najlepszych cutscenek z całej gry. Patrzcie na to. Oczywiście nasz Gregory tutaj jedzie, rajdowiec numer jeden, co nie, formuła tutaj bolidem sobie szybciutko jedzie i jest i Banzowani, właśnie, o Jezu, jest genialne. Ha! Żegnaj Banzo, zostaniesz rozjechany. I zwolnione tempo będzie, uwaga, uwaga. Piękne, po prostu piękne, o nie. Banzowani, ale oberwał. To wszystko za te jumpscary. Za te wszystkie jumpscary. Dobra, teraz musimy oczywiście odzyskać jego oczy. I z tego co widzę, tak, tutaj. Tak jest, samochodzik się wykoleił i my musimy. O nie. Banzo jest wkurzony. Okej, dobra, możemy teraz pozyskać od niego oczy. Banzo potrzebuje twoich oczu. Daj mi swoje oczy w tym momencie. Uwaga, uwaga. Pyk. Oczy zostały zabrane, więc teraz, gdy podejdziemy w to miejsce, naciskamy guzik i tak, Banzo ruszył z szarżą. O, jak wleciał tam, co jest grane. Ej, jestem ciekaw, jak on będzie. Co tu się dzieje, ej. Jestem ciekaw, jak on będzie wyglądał w płomieniach. I co, rozwalił drugie drzwi? What? Banzo, co ty kombinujesz? Szybko, szybko. Dobra, to miejsce, dobra, dobra, tu będzie ogień. Banzo, nie mam latarki, ja nie mam latarki. A! O, co to było? Co to było? Jak zaatakował w ogóle zza rogu, nawet się nie spodziewałem. No jest, atak! Wleciał w drzwi, pięknie. Banzo Bani w płomieniach, ojojoj. Ojojoj, patrzcie na to, jak to wygląda. Olu się prawie... Niewiele brakowało, dobra, dobra, szybko, szybko przyspieszmy, odstraszmy go i wynośmy się stąd czym prędzej. Banzo jest giga wkurzony. Open, do wentylacji i nara Banzo Bani, tu już nie wejdziesz, przykro mi bardzo. O, nie może wejść, dobra, spadamy stąd czym prędzej. Zanim przejdziemy do ostatniej misji, czyli do pokonania Daddy'ego Longlegs, zwanego również Burntrapem, to musimy najpierw pokonać Chikę i to też jest bardzo widowiskowa cutscenka. Oczywiście nie będzie tutaj Chiki, tylko będzie tutaj Kissy Missy, więc to też również będzie bardzo interesujące, ale póki co chyba musimy odnaleźć tutaj gdzieś jakiś generator i go odpalić z tego co pamiętam. Bodajże to były te drzwi, o ile się nie mylę. Tak, tu gdzieś musi być generator, który my musimy odpalić. Tylko gdzie on się ukrył? O, najpierw musimy tutaj położyć Monty Mystery Mix i teraz dopiero musimy włączyć generator zgniatacza śmieci. Okej, to będzie bardzo ciekawe. Generator został zlokalizowany. O tak, proszę bardzo, odpalamy. I teraz najważniejsza misja, nie spotkać tutaj nigdzie po drodze Kissy Missy, tylko po prostu odpalić ten zgniatacz śmieci i pozbyć się jej raz na zawsze. Tak więc uwaga, uwaga, mamy to. Uwaga, naciskamy, pyk. I w ten oto sposób nasza kochana Kissy Missy wejdzie tutaj. Oj, Kissy Missy, przykro mi, ale zostaniesz zmiażdżona za chwilę. O, śmieci zjada. Teraz idealny moment. Naciskaj to, Gregory, naciskaj. Naciskaj, niszczymy ją. Cyk. I uwaga, ona oczywiście się skapnie, tak? Oj, dobra, niech to się zepsuje. Szybko, 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 żeby tylko się nie zorientowała. Oj, zobaczyła, zobaczyła. Oj, zaraz się to zarwie. Patrzcie, patrzcie, patrzcie uważnie.
Tak, tak, tutaj sobie zjadasz. Teraz musimy ją wepchnąć. Oj, oj, oj. Okej, to musiało być bolesne. O, Kissy Missy ma dziubciki. What? Co jest? O, wow, tego się nie spodziewałem. Ale zostaw mnie, halo. Puść mnie. O nie, o nie, o nie, o nie. Wciągnęła mnie na śmietnik. Jak sami widzicie, Kissy Missy została totalnie rozwalona. Nie może się już nawet ruszyć. Zabieramy ci głos, Kissy Missy. Tak jest i teraz możemy stąd wiać. Huggy Wuggy, mam nadzieję, że jesteś gotowy na ostatnią misję. Musimy pokonać Daddy'ego Long Legs. Tak więc wchodzę do twojego brzucha i zaraz dostaniemy się do tego przerażającego miejsca. I musimy oczywiście otworzyć sobie tutaj i przejść dalej. Spokojnie, Huggy Wuggy, zejdziemy tylko do podziemi i tam zajmiemy się Daddy'im Long Legs. Jesteś gotowy? Tak, jesteśmy gotowi. Mam nadzieję, że wy widzowie też jesteście gotowi i że zostawiliście pod tym odcinkiem co najmniej 25 tysięcy łapek w górę. To ciekawe, to miejsce zmienili twórcy, ponieważ wcześniej nie było tutaj endo, które nas ścigały. Wystarczyło włączyć generatory i tyle, tak więc Huggy Wuggy, chodź tutaj, pomóż mi. Niech on totalnie przestał reagować. A jak widzicie, endoszkielety też przeszkadzają mi troszeczkę tutaj. Całe szczęście Blob sobie śpi tutaj normalnie, jak gdyby nigdy nic, ale za chwilę zobaczymy Daddy'ego Long Legs. Wystarczy tylko, że spadniemy tutaj, bo oczywiście tak, to się pod nami zarwie. I teraz ostateczna misja, najważniejsza misja tego odcinka. Pokonać, spalić Daddy'ego Long Legs, który oczywiście będzie chciał zhakować tutaj. Jest, patrzcie na to, jest. Będzie chciał zhakować naszego Huggy'ego Wuggy'ego. Oj, oj, oj. Co jest grane, jak to wygląda. Po prostu pięknie. Nie wierzę, że to się naprawdę dzieje. I Huggy Wuggy na ekranie. Uciekaj, Huggy Wuggy. No nie, zaczął go hakować. Dobra, możemy teraz oczywiście wyjść. Będziemy musieli naszego Huggy'ego Wuggy'ego cały czas tutaj ratować. Czy możesz mnie wypuścić? Dobra, wyszedłem. Już cię ratuję tutaj, Huggy. Nie przejmuj się. Dobra, już go powstrzymuję. Patrzcie, tu jest Daddy Long Legs, a my tymczasem naciskamy guzik i palimy go. Oczywiście ja wylecę z mojego ciała, żebyście mogli przyjrzeć się mu z bliska. Jest tutaj, patrzcie na to, jak patrzy. Daddy Long Legs. Co jest grane w tym miejscu? Dobra, lepiej wróćmy, bo mamy tutaj misję do wykonania. O, o! Zamykam, zamykam. Nara. Czy ona idzie z tej strony? Z której strony szła? Z której... O nie, Kissy Missy idzie. Nara, Kissy Missy. Nie ma takiej opcji. Ten znowu go tutaj próbuje hakować. Co się dzieje? Dobra, szybko. Ktoś tu biegnie. Ktoś tu ewidentnie biegnie. Dobra, szybko, szybko. To jest bardzo niebezpieczna misja. O nie, drzwi ją nie powstrzymają. Chowajmy się w Huggy Wuggy, bo idzie tutaj oczywiście coś przerażającego. Hi. Gdzie ona jest? A ona idzie z tej strony? Niemożliwe, że z tej. Tak, Banzo Bunny idzie. O nie. Bateria wyczerpana. O, o. Szybko. Nie, nie. Oj, oj, oj. Oj, 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 nie dam rady. Banzo Bunny mnie goni. Szybko, Huggy, wychodź z tego. Wyjdź z tego, bo ja tu nie dam rady dłużej. Szybko. Co się dzieje? Huggy Wuggy, ratuj. Ratuj. Bo mnie dorwie Banzo Bunny. Uciekam, uciekam. Szybko, szybko, szybko wyszedł. Dobra, dobra, nie wiem jakim cudem to się udało, ale chowam się i już ją odstraszamy. Już ją tutaj odstraszamy. Co jest? Nie, czemu wyszedłeś? Czemu? No... Czemu? Najgorzej.